program zaprasza mecenas kanału GAN TV, dostawca sejfów i szaf na broń, firma sejfy.pl. Partnerem odcinka jest firma Apama, producent profesjonalnych materiałów wygłuszeniowych do studiów nagraniowych. www.apama.pl. Andrzej Leszczyński, GAN TV.pl. Witam w odcinku specjalnym. Pora opowiedzieć wreszcie, jak wygląda dokładnie całe nasze studio. Jak wyglądają drzwi, to już wiecie z poprzedniego odcinka, ale pora pokazać Wam dokładnie wszystkie ciekawe zakamarki i plany, jakie znajdują się na tym 40-metrowym obszarze. To jest studio nasze, przez nas zbudowane i to nie jest nasze ostatnie słowo. Na początek najważniejszy, główny nasz plan, czyli coś, co nazywamy ceglaną ścianą. To przestrzeń, którą powinniście już doskonale znać z naszych ostatnich odcinków, rozmów na czas kwarantanny oraz GAN Talk. To tutaj właśnie w tej przestrzeni przeprowadzamy wywiady z ludźmi ze świata broni. To jedno z najważniejszych miejsc w naszym studiu, czyli nasze centrum dowodzenia, główny komputer, na którym powstają wszystkie odcinki GAN TV.pl. Mamy tutaj łącze światłowodowe, linię stacjonarną, bo przygotowujemy się także do live'ów w stylu szkła kontaktowego z możliwością dzwonienia do nas i mamy nawet w pakiecie telewizję podpiętą do jednego z tych monitorów. Tutaj właśnie powstają odcinki, jeśli chodzi o montaż naszych programów. Tutaj także nagrywamy voice-overy. Jeżeli ktoś się pojawia z tak zwanego offu w naszym programie, czy to jestem ja, czy jakiś gość, to tutaj właśnie stoi za mną mikrofon i konsoleta, na której powstają takie właśnie nagrania. No i na co dzień oczywiście odbieramy tutaj maile, tworzy się scenariusze kolejnych odcinków, no a wszystko w miłym otoczeniu świateł LED-owych i gąbek oczywiście od firmy Apama, które także w tym miejscu oprócz funkcji estetycznej spełniają w przypadku nagrań dźwiękowych to najważniejsze zadanie, czyli wygłuszenie studia, wygubienie różnego rodzaju odbić. Jesteśmy pod tym naszym słynnym skosem, z którym mieliśmy zawsze największe problemy, żeby go pięknie tutaj wygłuszyć. Nie jest to łatwa przestrzeń, łatwa powierzchnia, ona ucieka w każdą stronę, ale dzięki genialnemu człowiekowi, czyli Emilowi, udało się to przepięknie zorganizować. Same gąbki zapamy też świetnie zapracowały, ponieważ są rozciągliwe i udało się to tak umieścić, że zachowaliśmy właściwie większość linii, mimo że mogliśmy to ułożyć po prostu w cegiełkę. To tyle, jeśli chodzi o nasze główne stanowisko dowodzenia, a zaraz przejdziemy do kolejnego fajnego miejsca, czyli naszego skarbca w skarbcu, bo jak już wiecie, drzwi do tego studia to drzwi bankowo-skarbcowe. Właściwie nie musielibyśmy tutaj wstawiać nic więcej, ale firma sejfy.pl zadbała o to, żeby pojawił się także z serii Herkules nie tylko drzwi, ale i sejf ważący 420 kg. O szczegółach już za chwilę. W naszej wycieczce po studiu GAN TV.pl zawędrowaliśmy do miejsca, które chyba należałoby nazwać specjalną strefą bezpieczeństwa, bo nie dość, że znajdujemy się w pomieszczeniu skarbcowym, ponieważ wejścia do niego bronią drzwi bankowe w drugiej klasie, to jeszcze dodatkowo od sejfy.pl otrzymaliśmy ten fantastyczny sejf o wymiarach 1,5 metra na 60 na 60 i wadze, uwaga, 420 kg. Gdybyście potrzebowali sejfu na jakieś kosztowności, pieniądze czy cokolwiek, co jest Wam drogie, to oczywiście sejfy.pl i ich nowa siedziba na Sokołowskiej 43 to jest miejsce, które koniecznie należy odwiedzić. A co trzymamy w naszym sejfie?
Same wartościowe i najważniejsze dla nas rzeczy, oczywiście. Natomiast uważni widzowie, patrząc na tło za moimi plecami, rozpoznają pewnie charakterystyczne miejsce, w którym powstają odcinki naszego nowego, sąsiedniego kanału o finansach i oszczędzaniu, czyli finansowego prepersa. Ponad 150 paneli akustycznych na 40 metrach kwadratowych naszego studia GANTV.pl. U nas oczywiście spełniają przede wszystkim rolę akustyczną, wyciszającą, ale musicie przyznać, że wyglądają absolutnie fenomenalnie. Mimo, że mamy tutaj tylko dwa kolory, szary grafit i czerwień, czyli kolory naszego logo GANTV.pl. Ale gdybyście Wy chcieli w swoim domu, w swoim studiu takie gąbki umieścić, na stronie apama.pl znajdziecie bardzo fajny konfigurator, gdzie można zauploadować nawet zdjęcie swojego pomieszczenia i dowiedzieć się dokładnie, jakiego rodzaju gąbek i ile potrzebujecie do swojego studia, do swojego domu. Wejdźcie na stronę apama.pl, tam pełny katalog gąbek, wzorów i kolorów, co tylko Wam się zamarzy. Naprawdę warto. Tak nam się przynajmniej wydaje, patrząc na to, jaki efekt osiągnęliśmy tutaj w naszym studiu GANTV.pl. No, jestem. Pora w odcinku o naszym studiu na mały unboxing. Ponieważ sponsorem tego odcinka jest firma Apama, która dostarczyła gąbki do naszego studia, o których już wiecie, że nie tylko wygłuszyły je, ale i bardzo poprawiły estetykę, dostaliśmy w prezencie jeszcze jeden bardzo fajny gadżet. Jak widać, dosyć duży. Gadżet, który może posłużyć zarówno w profesjonalnym studiu nagraniowym, jak i na przykład u Was w domu. A co to takiego? Pora się dowiedzieć. Oto przed Wami ruchomy panel akustyczny. To specjalna rama, która ma dodatkowo umieszczone pod spodem kółka, a na niej znajdują się wygłuszające z obu stron gąbki. Do czego coś takiego służy? Taki panel można postawić w studiu nagraniowym. Niejednokrotnie studia nagraniowe są pomieszczeniami dużymi. Można wydzielać dzięki takim panelom pewne strefy akustyczne i w nich bezodbiciowo nagrywać dźwięk. To może się przydać zarówno w domu, zwłaszcza w domowym studiu, w dzisiejszych pandemicznych czasach, kiedy potrzebujecie zamiast wyklejać ściany gąbkami, wygłuszyć dany fragment róg pomieszczenia po to, żeby tam nagrywać i właśnie taki panel na kółkach to jest świetne rozwiązanie, żeby to zrobić. Pierwszy etap unboxingu za nami. Widzicie, jak wygląda cały panel, a dodatkowo mamy do niego takie oto bardzo proste nóżki, na których jeździ. Dwie poprzeczki. Jak widać, bardzo prosta instalacja. Mamy dwie poprzeczki, które zamontujemy do spodu całej ramy. Jeden otwór, jedna śruba ampulowa. No i cóż, przystępujemy do montażu. I tak właśnie w chwilę dosłownie zmontowaliśmy panel akustyczny, który, jak widzicie, w bardzo łatwy i wygodny sposób można przemieszczać zarówno po studiu nagraniowym, jak i na przykład po Waszym mieszkaniu. Obecnie, w czasach pandemii, kiedy bardzo potrzebna niejednokrotnie jest praca zdalna, przygotowanie akustycznie całego pokoju, pomieszczenia w domu po to, żeby móc tam nagrywać, może być kłopotliwe. Z powodzeniem można wykorzystać na przykład jeden lub dwa takie panele, które postawione w rogu pokoju oddzielą akustycznie tę przestrzeń od reszty mieszkania i spowodują, że dźwięk nie będzie się odbijał. Tam też możecie na przykład nagrywać właśnie nagrania lektorskie, voice-overy czy cokolwiek jest Wam potrzebne z komfortem pełnym akustycznym, bo dzięki takim gąbkom absolutnie jest to możliwe. Nie było letko, ale coś tam wyszło. Jeszcze raz? Uplułem się, to się tak... Rurku. Pracodawca jest bardzo dobry. Słyszałem, że mają przyjechać do nas specjaliści za wschodniej granicy, bo tam są najlepsi. Jak to wiadomo w branży filmowej ostatnio. To nie może to pójść, k***o. Mnie wypierdolę.
on jak wojewódzkiego przecież. Ty Ukrainka, nie może to być. Praca nad studiem trwała, trwa i trwać będzie, bo to jest organizm żywy, to jest dziecko, urodziliśmy, teraz trzeba wychować. Dobrze powiedziałem? Co to było? Ale Andrzej, kurwa, przykręcimy to dzisiaj, bo to pierdolnie. Naprawdę, to nie ma, nie ma nic ze śmiać. Lampki są zajebiste, Andrzej lubi jak jest kolorowo i weselnie. Więc tak będzie. Monitoring jest, mamy. O kurwa, coś, pogłos jest jakiś taki. Tu coś jest, jeszcze. Może to przez to. 85 metrów kabli lutowanych do pasków LED-owych, bo nie wiem, czy już kiedy mówiłem, czy to wiecie, ale Andrzej lubi, jak jest kolorowo i weselnie. To jak nikt tego nie ogląda, nie pochylaj się. Co się dzieje? Lampka zgasła. Tamta? Tak. Ona nie jest taka dobra, k***a. Wyjebujemy to. Wyjebujemy to. Zabierz mi to, k***a. Rzuci im pieniędzmi w twarz, k***a, niech wyjdą. Gąbki widzieliście? Są na ścianach w dwóch kolorach, bo Andrzej lubi, jak jest kolorowo. I weselnie. I weselnie. To do końca życia będzie po prostu. Do końca. Kończymy, bo się lampka wyczerpała, więc już nie świeci, nie będzie kolorowo i weselnie. Koniec. Dobrze? Dobrze? Mamy to. Mamy. Dziękuję. 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 A gdzie jest mikroport w ogóle podpięty? No i tak właśnie wygląda nasze ciężko wypracowane 40 metrów, ale jesteśmy mega zadowoleni, że wreszcie mamy swoje własne miejsce. Mam nadzieję, że Wam także się to podoba. Napiszcie proszę w komentarzu, co sądzicie. To wszystko w tym odcinku. Andrzej Leszczyński, GanTV.pl. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się w następnych odcinkach. We were raised to say and do what's right. Home on time at the end of the night. Open doors and say yes, ma'am. Go to church and be the best we can. Sometimes we cuss too much and fight each other. Toss and tumble like a fast-moving hurricane. But these red dirt roads and moonshine make us brothers. And at the end of the day we bow our heads and pray. Yeah, man, that's the southern way.